nas kibice Łódzkiego Orła, albo ci, którzy chcą po prostu obejrzeć dobry żużel, myślę, że kibicują temu, aby zawodnicy w biegu numer 3 pokazali nam wreszcie kawałek dobrego speedwaya. Dobry start Mikela Mikkelsena, ale równie dobry tam z czwartego pola Damiana Adamczaka. Nie zdołał się jednak on założyć na całą stawkę zawodników, jednak przebił się na szybciutko na miejsce drugie. Teraz wyprzedził go Jakub Jamrog i zapewne będzie ścigał prowadzącego Mikkelsena. A tutaj z tyłu szaleje w kasku białym Mateusz Szczepaniak i tym samym Damian Adamczak spada niestety na miejsce ostatnie. Pewne prowadzenie Mikkela Mikkelsena, ale również dobrze na drugiej lokacie, na spokojnym. Spokojnie jedzie sobie Jakub Jabrok. On zna dobrze już ten tor. Startuje tutaj dosyć długo i wie, jakie ścieżki są optymalne, chociaż ściganie Mikkela Mikkelsena to na pewno nie będzie łatwe zadanie. Mateusz Szczepaniak po wyprzedzeniu Damiana Adamczaka już też wypracował sobie nad tym zawodnikiem sporą przewagę. No nie ma niestety zbyt wielu emocji na dystansie. Pewnie jest to spowodowane też tym, że ten łódzki tor w dniu dzisiejszym sprawia zawodnikom odrobinę problemów. Mikkel Mikkelsen wyjechał zresztą na próbę toru. On miał okazję zapoznać się z tą nawierzchnią i wydaje się, że to właśnie teraz procentuje, albowiem Mikkel Mikkelsen notuje zwycięstwo w tym wyścigu i 3 punkty dla swojego zespołu. Drugie miejsce dla Jakuba Jamroga. Trzeci po udanej akcji na przypomnę obsady wyścigu numer 5. Michał Szczepaniak z pola pierwszego. Może być to kluczowe, szczególnie w tym spotkaniu i na tym torze. Obok niego Damian Adamczak, dalej Oskar Eichner-Golob. No i z pola D, najbardziej zewnętrznego, jeden z liderów krajowych Łódzkiego Orła, Jakub Jamrog. Teraz troszeczkę lepszy start Michała Szczepaniaka. Dobry też Oskar Eichner-Goloba. Zabrakło tam troszeczkę miejsca dla Jakuba Jamroga. Wyniósł się szerzej Oskar Eichner-Golob, ale teraz na przeciwległej prostej wychowanek Tarnowskiej Unii próbował wyprzedzić dwójkę Ostrowian jednocześnie. Teraz ostra walka z Oskarem Gollobem. No i dopiął swego chwilę później. Teraz już rzuca się w pogoń za Michałem Szczepaniakiem. Ten przyklejony do krawężnika, ale Jakub Jamrog jest bardzo szybki na tym torze, ale świetna akcja w pierwszym łuku. Poszedł troszeczkę szerzej. Później ściął do samego krawężnika. Michał Szczepaniak zostawił mu tam trochę miejsca. No i już teraz musi oglądać plecy jednego ze swoich rywali. A jeszcze jest przecież w tym wyścigu Damian Adamczak. Ma też troszeczkę problemów z płynną jazdą, ale wydaje się, że zbliża się z każdym metrem do Oskara Eichner-Golloba i powinniśmy być świadkami tutaj jeszcze ciekawej rywalizacji. Teraz troszeczkę szerzej Damian Adamczak odkręca co sił w rękach tę swoją manetkę, ale jeszcze to nie jest ten moment, w którym by dobrał się do skóry Oskarowi Eichner-Gollobowi. Daleko, daleko z przodu Jakub Jamrog. Kolejny słabszy wyścig Michała Szczepaniaka, przynajmniej nie tak pewna jazda tego zawodnika. Teraz atak na ostatnim łuku, ostatniego ogrożenia Damiana Adamczaka, ale jednak lepszy był Oskar Eichner-Gollob. Troszeczkę bieg numer 10 przed nami. Jakub Jamrog, Mateusz Borowicz, Damian Adamczak i najbardziej na zewnętrznej Rune Holta. Świetny start Jakuba Jamroga, ale świetnie też z czwartego pola Rune Holta. Czy założy swojego rywala? Chyba wydaje się, że wyjdzie na prowadzenie. Tylko co z tego, skoro z tyłu został Mateusz Borowicz i to oznacza, że w tym momencie jak na razie wyścig ten się układa na remis. Teraz troszeczkę problemów Damiana Adamczaka. Wykorzystał to Mateusz Borowicz. Przedał się na pierwsze miejsce, ale tam z przodu bardzo efektownie jedzie Jakub Jamrog, który wykonał ten sam manewr, który Rune Holta w pierwszym łuku. Poszedł troszeczkę szerzej, nabrał tam prędkości, wyprzedził swojego rywala, chociaż muszą zawodnicy uważać, bo tam na tym drugim łuku łódzkiego toru też się dzieją niestworzone rzeczy. Muszą te kolejinki, które się porobiły, po prostu omijać, żeby bezpiecznie dojechać do mety. Jakub Jamrog, proszę zobaczyć, jaka już przewaga nad Rune Holtą, który teraz będzie musiał uważać tylko, żeby nie popełnić błędu, który by go kosztował odpukać jakiś upadek, bo jest naprawdę ten tor dzisiaj bardzo, bardzo trudny. Damian Adamczak rezygnuje już z jazdy w tym wyścigu, no ale wydaje się, że wszystkie rozstrzygnięcia już poznaliśmy nieco wcześniej, a dla kibiców łódzkich najważniejsze jest to, że pierwszy linię mety mija Jakub Jamrog po prędkość, której wydaje się szuka przez cały mecz. Świetnie teraz ze startu Mateusz Borowicz, świetnie także Michał Szczepaniak w końcu. Troszeczkę tam chyba Sebastian Niedźwiedź przeszkodził Jamrogowi, ale ten bardzo szybki jest tu dzisiaj na tym łódzkim torze. Świetnie łapie gdzieś tam przyspieszenie na tych łukach łódzkiego toru, co pozwala mu wynieść się trochę szerzej i wyprzedzać rywali po ich prawej ręce. Teraz jednak na prowadzeniu Mateusz Borowicz. Michał Szczepaniak troszeczkę jakby osłania swojego rywala, ale musiał w końcu skapitulować przed zdecydowanie szybszym Jakubem Jamrogiem, który na jednym okrążeniu ma szansę wybrzedzić dwójkę ostrowskich zawodników. Teraz jednak Mateusz Borowicz obronił się przed tym atakiem, ale Jakub Jamrog już wie, co robić, aby tutaj nabrać tej prędkości. Szerzej pokonuje pierwszy łuk łódzkiego toru i
już jest w tej chwili przed Mateuszem Borowiczem. Ależ postawa świetna tego zawodnika, to kibice obok mnie krzyczą i dopingują tego żużlowca i w pełni zasłużenie, ponieważ on jedzie naprawdę świetnie i to jest właśnie to, czego dzisiaj brakuje ostrowskiej drużynie, pewnej jazdy na dystansie, żeby mijać przeciwników i przywozić kolejne punkty do mety. Teraz troszeczkę problemów na tym ostatnim łuku, ale wybronił się z nich Jakub Jamruk. 3 punkty dla tego zawodnika.